Wiele osób podczas poszukiwania nieruchomości staje przed nie lada dylematem. Na co się zdecydować? Czy na mieszkanie w apartamentowcu, bo jak powszechnie wiadomo, bloków już nie ma, czy na dom z prywatnym ogrodem? Każde z tych rozwiązań ma zarówno zalety, jak i wady. Z jednej strony w bloku liczba sąsiadów może być przytłaczająca, a z drugiej, jak powszechnie wiadomo, w domu zawsze jest co robić. Jak więc zachować prywatność, a jednocześnie żyć w fajnej społeczności? Zapraszam na prezentację mieszkania z przestronnym ogródkiem w dwu, a w zasadzie czterolokalowym bliźniaku. Mieszkanie o powierzchni ponad 63 m2 cechuje przemyślany rozkład oraz ciekawe wykończenie. Składa się ono z funkcjonalnego przedsionka, praktycznej garderoby, widnej łazienki z wanną, małego pokoju, który idealnie nadaje się na pokój dziecięcy, gościnny lub biurowy, głównej, przestronnej sypialni, będącej oazą gospodarzy, salonu połączonego z aneksem kuchennym. To właśnie wokół tej przestrzeni toczyć się może codzienne życie. Strefa wypoczynkowa oraz jadalniana idealnie ze sobą współgrają. W centralnej części znajduje się stylowy kominek, który cieszy oko naturalnym ogniem. Główny atut tego mieszkania zostawiłem na koniec. Zobaczcie tę przestrzeń. Ponad 190 m2 ogródka, na których najzwyczajniej w świecie możecie poczuć odrobinę relaksu. Kilka technicznych niuansów związanych z tą nieruchomością, przemawiających na jej korzyść. Świeży budynek z 2016 roku, znajdujący się na zamkniętym osiedlu. Niskie koszty utrzymania. Jest to tak zwana bezczynszówka. Indywidualne miejsce do parkowania przed budynkiem. Prąd, kanalizacja, woda miejska. Ogrzewanie gazowe własnym piecem. Pełna własność plus udziały w częściach wspólnych. Prezentując tę nieruchomość, nie sposób pominąć jej lokalizacji. Jesteśmy w zielonej części Ursynowa, na Grabowie. W bliskiej odległości sklep, przedszkole, szkoła oraz przystanek autobusowy. Aby w pełni pokazać potencjał tego miejsca, dodam jedynie, że do metra Ursynów podróż zajmie nam 10 minut, a na lotnisko 15. Na koniec krótkie podsumowanie, czyli trzy główne atuty nieruchomości. Po pierwsze, rozkład nieruchomości, który w pewnym sensie jest hybrydą mieszkania i domu. Po drugie, optymalny rozkład, no i oczywiście przyległy ogródek. Po trzecie, cicha, spokojna i bezpieczna okolica, w której wszystko to, co potrzebne do wygodnego życia, można wyciągnięcie ręki. Zachęcam do kontaktu. Zadzwoń i umów się na prezentację. Do zobaczenia na miejscu.